Siemano mordeczki, witajcie w nowym odcinku i słuchajcie, tak jak zapowiadałem już od jakiegoś czasu, idą zmiany w związku z Subaru i krótko mówiąc, przyjechały do nas nowe graty, które będziemy właśnie wkładać do auta. Co to są za graty, dokładnie się dowiecie zaraz, ale ja wam powiem, że wydaje mi się, że to będzie duża zmiana w aucie odnośnie prowadzenia i nie ukrywam, że sam jestem po prostu mega ciekawy. Jaki to będzie miało wpływ na jazdę, na moje odczucia i tak dalej. Tak więc no nie przedłużając, powoli realizujemy swój plan i lecimy z materiałem, obczajcie to. No dobra, słuchajcie, co my tu mamy? Jest duże pudło od firmy WiseFab. I tutaj dla tych, którzy kojarzą, to już wiedzą. A ci, co nie wiedzą, to jest produkt do Subaru BRZ, Toyota GT86. Rear kit. Leci nożyk. Co my tu mamy za dobroci? Są wlepy, WiseFab, to na razie nam się nie przyda. I teraz już możecie wiedzieć, o co chodzi. Jest to zestaw tylnego zawieszenia. Tutaj macie całą instrukcję, jak to wszystko powinno być zamontowane, jak wyregulowane. Co jest ciekawe, tutaj od razu na starcie mamy zalecenia od producenta. Jakie ma być kamber, jaka ma być zbieżność, jakie koła mogą wejść, jaka ma być długość amortyzatora. Te wszystkie informacje są bardzo przydatne po prostu przy montażu i ustawianiu auta. Mega plus za to. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Wiem, ale to siedzi. Mamy pierwszy komplet wahaczy. Kolejny komplet wahaczy. Kurde, ale popakowane pancernie, w ogóle to nic nie jeździ. Kolejny wahacz. Kolejne dwa wahacze. Tak więc w Subaru mamy cztery wahacze na stronę. I została nam jeszcze zwrotnica lewa i zwrotnica prawa. No dobra, słuchajcie, lecimy po kolei, zaczniemy sobie od zwrotnicy. Kurde, nie chcę tego nożem dziabać, bo pomimo, że to będzie i tak jeździło w drifcie i nie będzie miało łatwo, bo to wiadomo, jak są nowe części, tak zawsze ich trochę szkoda na początku. Dobra, tutaj mamy tylną zwrotnicę, lewą, z tego co kojarzę. Zobaczcie, tutaj mamy regulację, taką śmieszną w ogóle na imbusie, więc to wszystko możemy sobie precyzyjnie regulować. Tak samo tutaj jest regulacja, tutaj jest śruba na stałe i tu jest też śruba na stałe. No i wiadomo, tutaj mocowanie zacisków. Dobra, tak więc zobaczcie, tak wszystko się prezentuje. Generalnie cały zestaw, tutaj to co widzicie, to wszystko jest zrobione ze stali. Niebieski kolor wreci do Subaru i parę zmian względem aktualnego zawieszenia. Istotne rzeczy, które wyszły tak naprawdę w trakcie użytkowania. Ten wahacz będzie dużą zmianą, ponieważ on dokładnie przychodzi tutaj. I w tym miejscu mamy podłużnicę. W wcześniejszym zestawie zawieszenia mieliśmy ten problem, że po prostu on był trochę zbyt mało wyprofilowany i była sytuacja, że ten wahacz po prostu przy pracy zawieszenia potrafił się opierać o podróżnicę. No to tak generalnie nie powinno być. Praca zawieszenia nie może być ograniczona podróżnicą, tylko jak już bardziej ustawieniem auta. Tak więc to jest jedna z dużych zmian, dzięki czemu auto w końcu zacznie pracować z tyłu. Kolejny istotny temat, jak możecie zobaczyć, te wszystkie elementy są takie bardziej delikatniejsze, bym powiedział, względem poprzedniego zawieszenia. To wszystko jest lżejsze, ponieważ moim doświadczeniem tak naprawdę z zeszłego roku z Rygi jest to, że jak przydzwoniłem ścianę, to ten wahacz dolny był tak mocny, że po prostu mocowanie w wózku się wyrwało, a wahacz został cały. On się lekko zgiął, ale cały wahacz został po prostu, można powiedzieć, prawie że nienaruszony. To, że coś jest pancerne w drifcie, to nie do końca dobrze tak naprawdę, ponieważ lepiej jest mieć coś, co nam się zegnie, złamie i zniszczy się tylko jedna rzecz, niż wszystko po kolei i mamy destrukcję tak naprawdę w zawieszeniu. Ponieważ dużo szybciej, dużo łatwiej zmienić sam wahacz niż remontować cały wózek na zawodach, gdzie nam zajęło to całą noc, no i było mnóstwo przygód z tego powodu. Co jest fajne, że tak naprawdę z tego co widzę i sprawdzaliśmy, piasta do zwrotnicy wejdzie plug and play, więc to jest mega plus. Będzie dużo mniej przeróbek. No i na koniec wisienka na torcie, coś czego nie testowałem nigdy w życiu, a jestem mega ciekawy, jak to będzie działać. Tak zwany grip set.
a mianowicie jest to wymiana położenia wahacza, dwóch wahaczy, po to, żeby uzyskać jak najwięcej gripa, żeby to było jak najszybsze. No bo jak wiecie, aktualnie w drifcie mamy wyścig zbrojeń niesamowity i wszystkie auta są niesamowicie szybkie, więc zależy no na tym, żeby nadganiać tą czołówkę. I taki zestawik montujemy w tym miejscu. Ten wahacz, który jest tutaj oryginalnie, jest wyjęty. Dokręcamy adapter, zakręcamy krótki wahacz, tu montujemy go do wózka. I tak samo ten wahacz u góry, który jest montowany, też on jest relokowany przez blaszki. I dzięki temu po prostu zmienia nam się praca zawieszenia. Ciężko mi powiedzieć, jakie to będą odczucia. Na pewno wiem od producenta, że auto będzie trochę cięższe w prowadzeniu, będzie miało więcej gripa. No ale właśnie o to chodzi, że no będzie ciężej, ale będzie szybciej, więc coś kosztem czegoś. Będziemy to testować, ale dopiero w momencie, kiedy się wierzy w ten zestaw. Do tego wszystkiego wleciał też nowy zestaw zawieszenia na przód od Weissfaba V2, ale to zapraszam Was już na geometrię, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko jest zamontowane na aucie. A ja nie ukrywam, że mega się jaram, bo czuję, że to będzie po prostu nowe auto, jeżeli chodzi o prowadzenie i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby w końcu przetestować ten towar w boju. Yo! Dojechaliśmy do geometrii, jest stacja kontroli pojazdów, ale zobaczcie, jakim składem dzisiaj. Jest normalnie gruby sprzęt. Taki bad boy, ciągnie przyczepkę z Subaru, więc wsiadam i wjeżdżamy wstawić geometrię i jesteśmy ready. Later. Dobra, słuchajcie, geometria zrobiona. Zaraz wejdziemy na dół, pokażemy Wam, jak to wszystko siedzi na aucie. Tutaj Kamil się napracował, myje ręce. Tak. To się zrodziłem. Ale jest robota zrobiona, więc można powiedzieć, że mamy wstępnie ustawione auto. Zobaczymy, jak te ustawienia nam się spiszą na krośnie. A teraz zapraszam Was pod samochód. Tak więc słuchajcie, z przodu wleciał też nowy zestaw zawieszenia. Kamil, czym on się różni względem starego? Przede wszystkim jest zrobiony ze stali, czyli jest wytrzymalszy, przez to nieco cięższy, ale ufamy firmie, która to zrobiła. No i mamy jedną dużą zmianę, która bardzo, bardzo ułatwia ustawienie zbieżności z całej geometrii z przodu, czyli ten unibolek taki tu ładny z tą regulacją. I mamy naprawdę bardzo duży zakres regulacji kastera. Jest to bardzo, bardzo przydatne i jest ta regulacja jest bajecznie prosta. No tak tu właśnie tak nawet napisał producent, że no jakby kosztem wagi, czyli stalowej jest bardziej wytrzymały, ale dzięki temu mamy tutaj więcej regulacji, co po prostu no, będzie się auto lepiej krótko mówiąc prowadzić. To idziemy na tył, Wam pokażemy jeszcze co jak. Jak tam montaż tyłu, Kamil? Szybka akcja? No tak można powiedzieć. Parę przeróbek no, musieliśmy zrobić, chociażby adaptery pod zaciski, bo, no, bo niestety nie pasowały, ale to nie była duża przeróbka ich. Montaż prosty, że tak powiem. Bardzo fajnie przemyślane zawieszenie. Teraz testy przed nami. Zobaczymy, czy jeszcze nie zmienimy twardości sprężyn, że będziemy sprawdzać, jak nam się w ogóle płój zachowuje. Możliwe, że trochę tył podniesiemy, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Tak więc tak to się prezentuje. I czas zrobić testy. Jadę!
naprawdę jest przyjemny. To trochę inna siewa jechał. Nie czuję tego, że jest za stary. Po prostu się bawię. A będzie jeszcze lepiej. Skoro wiecie. Na nieustawionej kompletnie geometrii na oko. Na pałę. Słuchajcie, ślady na pancie zrobione, było zapalone. Powiem wam tylko jedno jako na początku, że generalnie to co widzieliście to był materiał przed geometrią. Ustawiliśmy po prostu na oko geometrię. A to jak się auto prowadzi to... Nie wiem, może to jest zwykły placyk, może to po prostu jakieś małe prędkości, ale... Nigdy nie wysiadałem chyba z takim bananem z tego auta jeszcze od początku jazdy. Nie wiem, czuję głęboko, że to jakiś przełomowy etap. Bo no normalnie czysta zabawa. Aż nie wiem co powiedzieć, brak mi słów dosłownie, nie? Trójka była tutaj zapięta w ogóle przy beczce. Się zrobiło mega dużo dymu. Dobrze, nikt nie przyjechał, żadna straż pożarna. Ale po prostu nie wiem. Jestem mega ciekawy jak to auto będzie się prowadzić na Krośnie, na imprezie Speedland, gdzie jedziemy w sumie za parę dni. Tydzień później na Red Bull Car Park Drift, gdzie właśnie będziemy iść przy takiej beczce, więc dobry trening zrobiony. Ale no... Nie wiem, nie miałem dawno takich emocji, jestem w ogóle rozwalony emocjonalnie, można powiedzieć, bo to, ile pracy włożyliśmy w to, żeby to auto się prowadziło tak jak teraz, to jest niesamowite, ja po prostu mam miks emocjonalny. I jestem szczęśliwy, jestem zły, bo rok w plecy, wszystko naraz, ale to już za mną na szczęście i mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej, tak więc dzięki, na razie.